Proszę pani, pani nauczycielka CIFA ma. Ma pani na to atest, że pani tym psika ludzi? Tak. Czy ma pani, proszę pokazać mi atest, ja żądam jako obywatel. Niech pani pokaże atest na to. Certyfikat bezpieczeństwa, że tam nie ma nic szkodliwego. Ja jestem alergikiem i jakby mi pani tym psiknęła, mógłbym dostać wstrząsu anafilaktycznego. Zdaje sobie pani z tego sprawę? Niech pani mi pokaże atest na to. Powinien wisieć tutaj. Powinien wisieć i ludzie powinni mieć świadomość, czym są pryskani. Wie pani o tym? Czy pani jest, jest pani z sanepidu? Ma pani uprawnienia do tego, żeby stosować zabiegi na ludziach? Nie ma pani prawa. Konstytucja tego zabrania. Nikt nie ma prawa stosować żadnych zabiegów bez zgody człowieka. A pani to robi, trzymając CIFA, słuchajcie. Wlała sobie pani CIFA w butelkę i psika ludziom. Proszę pani, nie musi pani. I nie musi pani dawać sobie tym psikat na ręce, bo ta nie ma certyfikatu. Tak, ale proszę o założenie maseczki. A jest certyfikat na to? O, proszę pani, chłopcu pani psika CIF-em na ręce. Ma pani na to certyfikat? Nie wiadomo co tam jest, śmierdzi to denaturatem. No dramat, ludzie, dramat, obudźcie się w końcu. Obudźcie się. CIF-em pani denaturatu nalała do CIF-u i dzieciom psika na ręce tym. Dramat, słuchajcie no. Gdzie certyfikat na to? O, druga pani no. Jakim prawem ona tym psika ludziom na ręce? Słuchajcie, to nie jest lekarz, to nie jest medyk, żeby to robić. Zobaczcie, co się dzieje w szkole. I najgorsze jest to, słuchajcie, proszę państwa, że nikt nie pójdzie w moje ślady i nikt mi nie pomoże zaprotestować tutaj. Każdy jak wiernie, jak owieczka poddaje się tym zabiegom i nawet rodzice nie patrzą, czym dzieciom psikają na ręce. Nikt nawet nie zapytał, drodzy państwo, czym psikają na ręce dzieciom własnym. Nieważne, co tam jest. Niech pan przeczyta na butelce, do czego ten płyn jest. To nie jest płyn do dezynfekcji rąk, tylko płyn do dezynfekcji powierzchni. To jest gotowy roztwór. Ja to wiem, proszę pani. Rodzice tego nie wiedzą. Dają ludziom smarować tym ręce. Niech pan zrobi zdjęcie tego płynu, czym ta pani psika dzieciom ręce. Nie dość, że jedna butelka była po klinie, nie wiadomo co tam jest. Drugi płyn jest do dezynfekcji powierzchni, nie do dezynfekcji rąk. Ja to wiem. To jest żenada. I policja stoi i pozwala na to, żeby ktoś psikał dziecko płynem do dezynfekcji rąk. To są małe dzieci. Jakie później te dzieci ręce będą zobaczcie, miały? Zobaczcie. Pani ma rację. To jest płyn do dezynfekcji powierzchni. Oto... No i jaki prawem pani może pan tego nie nadawać? Może pani na mnie nie krzyczeć? To niech pan tego nie robi. Bo co? Bo jak? Bo z jakiej racji? Tak, halo, już, bo filmuję ten płyn właśnie. To jest, słuchajcie, płyn do dezynfekcji powierzchni. Zobaczcie, pani miała rację, zwróciła bardzo czujna pani, dziękuję pani bardzo, zwróciła pani na to uwagę. I to nie jest płyn do dezynfekcji rąk. Także zobaczcie, co robią z nami, z naszymi dziećmi. Tu jest, proszę pana, zostało przestępstwo. Niech pan popatrzy, panie policjancie. To jest popełnione przestępstwo. Czym psikają dzieciom na ręce? To jest płyn do dezynfekcji powierzchni. Może pan zareagować? Trzeba złożyć wniosek do prokuratury i proszę, wezwać sanepid tutaj. A ja mam złożyć zawiadomienie. A pan od czego jest? Od stania i pilnowania, żeby ojciec nie wszedł do szkoły. Tak się, proszę państwa, dzieje. A czy może pan ten płyn zabezpieczyć? Bo to jest dowód w sprawie. Może pan to zabezpieczyć? Bardzo proszę. No dobrze, ja tego nie kradnę. Niech pan to zabezpieczy. Bo nie wiadomo, co tam jest.
tam jest w tej butelce. Proszę Państwa, mogę Was poprosić, bo mam cały czas zajęty telefon, nie mogę nawet wejść numeru znaleźć. Zadzwońcie do sanepidu, Wieliszew, Modlińska, niech przyjadą tutaj, niech zabezpieczą to wszystko. Dobrze. Bardzo Was proszę, dziękuję Pani bardzo za czujność, wszystkiego dobrego, wszystkiego naprawdę najlepszego Pani życzę. Dzięki za dobrą uwagę, super, dziękuję. Słuchajcie, bardzo Was proszę, zadzwońcie do tego sanepidu. Mam kamerę w jednym ręku, trzymam napój, w drugim ręku telefon, cały czas dzwoni. Niemcy dzwonią, gazeta. Dzień dobry Paweł, Pawlo Press z tej strony, Niemcy. Witam Panie Piotrze, oglądam Cię, mimo że jestem w pracy. Masz moje wsparcie 100%, jeżeli jesteś zainteresowany, przyjeżdżam w piątek rano, jestem z Tobą przed tą szkołą, puszczamy to na Niemcy, na Stany Zjednoczone, bo jak wiesz, mam akredytację i niemieckiej agencji prasowej, i amerykańskiej agencji prasowej, do tego puszczamy to Reporterzy Bez Granic. Jak policja w Polsce i szkoły traktują obywateli i przede wszystkim dzieci? No Paweł, ja mi się płakać chcę, po prostu mi się chce płakać, no. Rozumiesz? No teraz ja pani wierzę, zwróciła uwagę, dziecko na mnie liczyło, ja przyszedłem tutaj pokojowo, ubrany w sweterek, mówię, wezmę kamerę, córunio, wziąć kamerę, zarejestrować i to tak, tatunio, weź, bo robiłem jej zawsze imprezy od przedszkola, jak tylko byłem po tej stronie, mam tych imprez jej dużo zrobionych i zostałem napadnięty przez woźną, nie wiem kto to nawet jest, nie mam pojęcia zielonego, o, teraz znowu pani tam psika klinem, słuchajcie, w oddali ręce dziecku, zobaczcie, to jest dowód. Dziewczynce psika płynem, klinem, ma, zobaczcie, jest zbliżenie klinem i sama się smaruje tym, naciera się i chowa. Także zobaczcie, co jest robione. Tutaj pani tutaj teraz przykleja pojemnik, zobaczcie. Nowy pojemnik z jakimś płynem, wszystko zostało pochowane. Proszę bardzo. Ale słucham, przyklejony został, śmierdzi to czymś. Nie ma atestu, słuchajcie, dzień dobry, nie ma atestu. Witam Cię Piotrze. Witam, nie ma atestu, nic nie ma. Idziemy. Możecie patrzeć. Słuchajcie, trochę niewygodnie. Fuch, śmierdzi denaturatem. Fuch. Starczy tyle? Wystarczy? Słuchajcie, śmierdzi to... Śmierdzi to... Pan teraz może po prostu dać ten płyn do analizy i po prostu wszystko wyjdzie, co zawiera, jakie składniki są w tym płynie. Mocno i chowam to. Proszę Państwa, śmierdzi to denaturatem. Strasznie śmierdzi denaturatem. Już dzwoni się, łączę, sekundę. Śmierdzi to zwykłym takim denaturatem. Jest to bardzo nieprzyjemne i posłuchajcie, ja jestem alergikiem. Przepraszam chwilę Panią, jestem alergikiem i jak wąchałem to, jak to ciało, to już mi się kręci w głowie. Jest to po prostu obrzydlistwo, co tam jest. Zrobimy taki mały eksperyment, słuchajcie. Pali. Widzicie, jak płonie? Bez problemu się zapaliło. Pali się? Pali się, tak. Pokaż zapalniczkę. Nie, nie, o. Paliło się. Pali się, bo widać ogień. Widać go. Ale śmierdzi to. Słuchajcie, jest to tak bardzo łatwopalne, że no dramat, no. Jeszcze raz zrobimy eksperyment, słuchajcie, na żywo. Na żywca. Pff, ale śmierdzi. Troszeczkę. Gorące jest. Jara się. O, poszło. Dobra, no już widzieliśmy. To się wypala, słuchajcie, teraz
wypala się to gówno i tym właśnie gównem smarują waszym dzieciom ręce. No, zapalił się kartonik, no ja widzę, że to się pali. Także to się wypaliło, słuchajcie. To jest to, co wypsikałem z tego pojemniczka tutaj. Z tego pojemniczka to jest to, co wypsikałem i to jest w szkole. Zapaliło się bez żadnego najmniejszego problemu. A śmierdzi po prostu. Szkoda, że nie ma cienia, to ładniej by ten ogień wyglądał. Bohaterki dzisiejszego dnia. Zakładanie bohaterki dzisiejszego dnia. Zakładanie bohaterki dzisiejszego dnia. Zakładanie